Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Witam serdecznie. Panie ministrze, w ciągu 100 dni nowych rządów prezydent miał być postawiony przed Trybunałem Stanu. Czy z niepokojem pan prezydent odlicza dni, bo około 50 zostało, więc no, wydaje się, że ta zapowiedź jeszcze ciągle może być zrealizowana. Słusznie zwraca pan uwagę na stosunek większości parlamentarnej do prezydenta. To najważniejsza rzecz, która się zmieniła po 15 października, to właśnie stosunek większości do prezydenta, do urzędu prezydenckiego. Niestety mamy do czynienia... Ta władza wybrała wybory na krytyce poprzedników i także działań prezydenta. To chyba zupełnie normalne. Mieliśmy bardzo dużo przypadków czy dowodów na to, że nie mamy tutaj do czynienia z krytyką, tylko mamy do czynienia nawet z wrogością. Z niechęcią, z wrogością, z próbą dezawuowania prezydenta, jakby osłabienia roli prezydenta. I to mam na myśli i działania takie polityczne, jak na przykład lekceważenie prezydenta i bezprawne próby zmiany w prokuraturze, czyli wprowadzenie prokuratora krajowego bez pisemnej opinii prezydenta, czyli łamanie ustawy o prokuraturze, aż po takie elementy, no, nie wiem, jak je nazwać, no, to takie propagandowe, jak na przykład ten tweet z premiera Tuska, taki szydzący, kpiący z prezydenta, no, który można odebrać jako, należy odebrać jako pewien komunikat dla swojego obozu. Tak właśnie traktujcie prezydenta. Należy z prezydenta szydzić, kpić, obniżać rangę urzędu prezydenta. Ale to polityka, panie ministrze. To prezydent nie ma żadnych narzędzi w ręce, żeby nie dać sobą, no nie wiem, w cudzysłowie tego słowa użyję, pomiatać, ale z tego, co pan minister mówi, to takie wrażenie można odnieść. Nie, więc prezydent rozumie politykę inaczej. I tak też działa przez 8 lat, dlatego został wybrany na drugą kadencję przez 10,5 miliona wyborców. Dlatego na rozpoczęcie nowej kadencji parlamentu w orędziu powiedział o tym, że jest gotowy do współpracy, że są pola, które wymagają współpracy, na przykład sprawy bezpieczeństwa, najważniejsze teraz dla Polski. Dlatego podał rękę wszystkim liderom, Donaldowi Tuskowi również. Dlatego rozpoczął współpracę z rządem od zorganizowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, właśnie po to, żeby wprowadzić nowy rząd w tematykę bezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony jest taka właśnie reakcja, jak powiedziałem. No, jest łamanie prawa, jest próba lekceważenia prezydenta, jest próba omijania prezydenta. To zła praktyka. Tak trochę jakby pan minister się użalał na nową władzę, że prezydenta lekceważą, tak źle traktują, jakby biedny prezydent nie może sobie poradzić z nową władzą. Prezydent jest taki słaby, że ta nowa władza jest w stanie go stłamsić? Dwie rzeczy. Prezydent jest konsekwentny, zdecydowany. Urząd sprawuje godnie i to się nie zmieni. Prezydent będzie stał na stronie. Konstytucja omijają, lekceważą. Ustrojowe usytuowanie urzędu prezydenta jest właśnie takie, że prezydent jest realna władza, jest w rękach rządu. Ale pomimo to właśnie rząd próbuje zrobić wszystko, żeby te prezydenckie prerogatywy omijać albo osłabiać. Czy to jest użalanie się? Nie. Opisuje rzeczywistość. Panie ministrze, obawiasz pan prezydent tego Trybunału Stanu? Nie, panie doktorze, ale to w ogóle nie jest temat. Prezydent zajmuje się poważnymi sprawami. Poważna sprawa to byłaby na przykład Rada Gabinetowa, jeżeli chodzi o relację prezydent-rząd. Tak, natomiast to, o czym pan powiedział, to pokazuje pewien stosunek do prezydenta. Prawda? Pewien stosunek do prezydenta i budowanie pewnej atmosfery w państwie, która Polsce jako nam wszystkim nie służy. Czemu służy walka rządu z prezydentem? Do czego ma doprowadzić? W momencie, w którym mamy wojnę za wschodnią granicą i narastające problemy na świecie. A to jest osłabianie państwa.
Natomiast co do Rady Kabinetowej, bo pytam, jeżeli chodzi o relacje prezydent-rząd, wyglądają jak wyglądają, opisał je pan minister. Tymczasem prezydent ma takie narzędzie, może zwołać posiedzenie rządu pod swoim przewodnictwem, tak uogólniając mocno. To jest Rada Kabinetowa. Czy prezydent z tego zamierza skorzystać? Prezydent będzie korzystał ze wszystkich narzędzi, które są mu dostępne, które przyznaje mu konstytucja, przyznaje mu prawo, żeby prowadzić politykę, dobrą politykę i żeby realizować swój program, który dał prezydentowi w 2020 roku reelekcję. Rada Gabinetowa jest jednym z takich narzędzi, prezydent skorzystał go. Rada Gabinetowa wielokrotnie była zwoływana przez prezydenta, kiedy była taka przyczyna, był taki powód. To były dobre spotkania, ważne, właśnie ważne dla państwa, dla prowadzenia dobrze odpowiedzialnych spraw państwowych. Jeśli będzie decyzja o zwołaniu Rady Gabinetowej, państwo, opinia publiczna będzie poinformowana na ten moment takiej decyzji. Mhm. Panie ministrze, mówił pan o tych relacjach. To w ubiegłym tygodniu był taki przykład. Rada Dialogu Społecznego. Prezydent zaprosił ministrów. Ci odmówili udziału w spotkaniu, tłumacząc to posiedzeniem Sejmu. Czy pan prezydent potraktował to jako lekceważenie też? Czy zrozumiało absencję? Czy posiedzenie Sejmu było wystarczającym powodem, żeby w tej Radzie nie uczestniczyć? I czy jest planowane kolejne posiedzenie Rady i czy kolejne zaproszenia zostały wystosowane? Znaczy, teraz mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. Tą nową sytuacją w perspektywie tam ostatnich dekad Polski po 89 roku. Różne bywały wybory. Nowa władza zawsze ma prawo do tego, żeby prowadzić swoją politykę, zmieniać prawo, budować nowe instytucje. Natomiast nie działo się to nigdy w taki sposób, że dochodziło do łamania prawa, do łamania konstytucji. Tak się stało z mediami publicznymi. Została zniszczona instytucja publiczna, instytucja państwowa. Tak ma miejsce niestety teraz z prokuratorem. Jest w likwidacji. Obaj wiemy, że to jest prawny zabieg po prostu, służący przejęciu władzy, a nie faktycznej likwidacji. Zmierzam teraz do tego, że to, co się stało w czwartek, czyli odwołanie spotkania, podczas którego prezydent miał wręczyć akty nominacji ministrom rządu w obecności, jak to miało miejsce w ostatnich latach w pałacu, przedstawicielom związkowców i pracodawców, jest niebezpiecznym znakiem, że również Platforma Obywatelska chce zniszczyć tą instytucję, prawną instytucję dialogu społecznego. A to jest jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 roku, że ważne sprawy społeczne są rozstrzygane w drodze dialogu, że jest specjalna instytucja państwowa do tego powołana. Nie mamy na ulicach płonących samochodów i demonstracji, brutalnych demonstracji i niepokojów społecznych, jak teraz się to dzieje w Europie Zachodniej. Tylko te sprawy są załatwiane w spokoju w Polsce. Prezydent za pośrednictwem szefowej kancelarii skierował zaproszenia do ministrów na jutro, na wtorek, na godzinę 9:00. W przekonaniu, że ten termin, bo sprawy są ważne, sprawy są pilne. Bez obecności ministrów rządu Donalda Tuska Rada Dialogu Społecznego nie może pracować. A jest wiele spraw. A są odpowiedzi? Już czy będą ministrowie? Nie mam wiedzy na ten temat. Myślę, a wtorek jest dobry dzień, panie ministrze, bo wtorek odbywają się posiedzenia Rady Ministrów. To jest bardzo dobry dzień. Może być kolizja z posiedzeniem. Nie, ale właśnie godzina 9:00 to... O 11:00 są raczej, 10:00. O 11:00 jest posiedzenie Rady Ministrów według mojej wiedzy, więc to jest bardzo dobry termin. Ale dodam, że poprzedni termin został ustalony wspólnie ze stroną rządową, a 10 ministrów potwierdziło swój udział, a potem go minister Grabiec w przeddzień wieczorem odwołał. Więc mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie i Rada Dialogu Społecznego będzie mogła dalej pracować tak, jak to miało miejsce w ostatnich latach. Panie ministrze, w tym tygodniu pan prezydent musi podjąć decyzję w sprawie ustawy budżetowej, a może już ją podjął? Jaka to jest decyzja, jeżeli tak? Prezydent ma dwie możliwości. Daje mu konstytucja, może podpisać ustawę budżetową, albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydentowi zależy na tym, żeby dobry budżet służył Polakom i decyzję ogłosi w najbliższych dniach zgodnie ze wszystkimi terminami
przewidzianymi prawem. Tylko, że panie ministrze, przy tej okazji czasami mówiło się, niektórzy publicyści mówili, obserwatorzy, komentatorzy życia politycznego, przyspieszonych wyborach, które... Nieporozumienie. Nie, to nieporozumienie. Tak, takie głosy się pojawiały, że to będzie element jakiejś politycznej gry ze strony prezydenta. Nie, mamy już za moment wybory. Prezydent do tego doprowadzić. Mamy wybory samorządowe. W kwietniu, w czerwcu wybory do Europarlamentu. Nie jest celem prezydenta, żeby Polacy po raz kolejny szli do wyborów parlamentarnych. Zresztą nie ma takich przesłanek konstytucyjnych do tego, żeby ta sytuacja była powodem do rozwiązania parlamentu. To jest jeszcze jedna sprawa. A czy jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o proces uchwalania ustawy budżetowej, pan prezydent posiada? Jeżeli chodzi o ewentualne skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, są takie wątpliwości, czy nie widać w ogóle żadnych? Prezydent podejmie, ogłosi swoją decyzję. A chodzi o jakieś analizy, wątpliwości właśnie? Nie, oczywiście, współpracownicy prezydenta pod tym kątem, pod takim kątem formalnym analizują ustawę budżetową. To jest domena rządu, więc dlatego prezydent ocenia tę ustawę właśnie od strony formalnej, od strony procedur, terminów. Tutaj terminy wszystkie zostały zachowane. Czyli jak rozumiem, wątpliwości konstytucyjnych pan minister chociażby żadnych nie ma, tak? Moje wątpliwości nie mają żadnego znaczenia. Prezydent w tym pan tygodniu... jest doradcą pana prezydenta. Pan zaalarmował, doradził panu prezydentowi. Przedstawi co robić. Jaką swoją decyzję, jaką wolę wyrazić. Prezydencki minister Wojciech Kolarski jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka. Słuchaczom Radia Plus życzymy zatem dobrego dnia. Dziękuję. Radio Plus. Sedno sprawy. Minister Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta, cały czas jest gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Panie ministrze, mówiliśmy o możliwych, czy raczej niemożliwych przyspieszonych wyborach parlamentarnych, ale czekających nas też tych już pewnych w zasadzie samorządowych i wyborach europejskich. Otóż jeszcze w ubiegłym roku Sejm wybrał nowych członków PKW, 7 osób z 9 członków, więc nie wszystkich, ale do tej pory nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dlaczego, panie ministrze, kiedy to się stanie? No, skoro przygotowują wybory, to może jednak dobrze, żeby to nowa ekipa robiła już. Taka sytuacja miała miejsce w 2020 roku, kiedy również dochodziło do zmiany składu PKW i mniej więcej w tym samym okresie roku przyszły dokumenty do Kancelarii Prezydenta. W związku z tym mamy analogiczną sytuację. Tutaj nie widzę, nie bardzo rozumiem to napięcie i taki niepokój. Bardzo często te terminy, które wiążą prezydenta, są traktowane jako element jakiejś gry politycznej wokół tego. To są, tymczasem ma miejsce normalna procedura. Prezydent jak zawsze dochowa wszystkich terminów przewidzianych prawem, konstytucją i podejmie, przedstawi swoją decyzję. Tylko tu, panie ministrze, ten argument czekających nas, no wtedy też były wybory, jak rozumiem, prezydenckie w perspektywie 2020 roku, ale teraz mamy i samorządowe, i europejskie. I pytanie, czy to nie powinno jednak spowodować szybciej tej wymiany? Czy... Nie będzie, proszę się nie niepokoić. Nowy skład PKW nie zostanie powołany w właściwym momencie, który nie wpłynie w żaden sposób na proces wyborczy. Panie ministrze, mówi pan o współpracy pana prezydenta z rządem, jeżeli chodzi o obszar bezpieczeństwa. No tutaj konstytucja właśnie tak wskazuje prerogatywy prezydenta, że gdzieś się zazębiają z rządem, nakładają, jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne i obronność. Jak wygląda zatem współpraca pana prezydenta z dwoma ministrami, z jednym wicepremierem, też Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Radosławem Sikorskim, którzy właśnie odpowiadają za te obszary, za MON i MSZ. Z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem prezydent niedawno rozmawiał, a z Radosławem Sikorskim? Również prezydent odbył taką rozmowę z ministrem spraw zagranicznych w sprawach zagranicznych. W pałacu Radosław Sikorski, tak? Tak. Odbyła się taka rozmowa przed kilkoma tygodniami w Pałacu Prezydenckim. No tak, no prezydent, jedną z prerogatyw prezydenta jest powoływanie ambasadorów. To się odbywa we współpracy z rządem, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W związku z tym ten obszar wymaga współpracy z tego względu, że no, ani odwołać, ani powołać nowego ambasadora bez zgody pana prezydenta nie można, ale pan prezydent pokazał tutaj, że w pierwszych
dniach kohabitacji doszło do zmiany na stanowisku ambasadora w Brukseli. Z tego względu, że prezydent uznał, iż sprawy europejskie zgodnie z pewnym politycznym obyczajem, to jest domena rządu, dlatego tam zgodził się na to, żeby w miejsce ambasadora Sadosia znalazł się pan minister Piotr Serafin, który tym niemniej musi przejść całą procedurę przewidzianą w prawie, żeby zostać ambasadorem. Jasne. No jeszcze komisja spraw zagranicznych i tak dalej. To natomiast jest... oczywiście prezydent tego podkreślił, że są takie państwa, w którym jakby dominującą rolę ma prezydent i dodatkowo relacje transatlantyckie też zgodnie z pewnym politycznym obyczajem należą do prezydenta i jakby tutaj podkreślił jakby tą domenę prezydencką. Przyjął pod uwagę Jarosław Sikorski, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi będą domeną prezydenta Andrzeja Dudy. Jarosław Sikorski uznał taki właśnie podział ról, jak rozumiem, panie ministrze, tak? Panie doktorze, no prezydent przedstawia swoje stanowisko. Ale szef on odpowiedział, no tak, nie. W tym wypadku... Tak, ale, nie, ale... W takim wypadku to jest po prostu przekazanie stanowiska prezydenta. Jak widzę, minister spraw zagranicznych, myślę, że tak, przyjmuje. Parę lat temu obserwowaliśmy, czy paręnaście lat temu, może być awantura o to, kto ma reprezentować Polskę, mogą się dwaj kluczowi politycy o to spierać, a może ten podział nastąpić za zgodą jednej i drugiej strony i może to przebiegać, wyglądać inaczej, prawda? I takie spotkanie, myślę, że taki był cel tego spotkania. Czyli szef MSZ to do wiadomości zaakceptował taki podział ról, że to prezydent będzie zajmował się przede wszystkim relacjami ze Stanami Zjednoczonymi? No jak widzę, w ostatnich tygodniach można przyjąć, że ta rozmowa została tak zrozumiana przez pana ministra i bardzo dobrze. Przez ministra Radosława Sikorskiego. Panie ministrze, to jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. No, przed nami parę takich zmian ustawowych, które może nie będą świadczyły o jakiejś obyczajowej rewolucji, ale o znaczących zmianach i przesunięciach. I chciałem zapytać o postawę pana prezydenta w kontekście pigułki dzień po za chwilę, bez recepty, ale też liberalizacji prawa aborcyjnego czy związków partnerskich, bo te kwestie w najbliższych miesiącach pewnie będą też na biurku prezydenckim leżały. Pigułka dzień po, prezydent podpisze takie przepisy bez recepty? Tak, jeszcze dwa słowa komentarza. Jedna rzecz to są stanowisko prezydenta, druga intencje Donalda Tuska. Prezydent wygrał wybory dwukrotnie, prezentując się jako polityk o poglądach konserwatywnych, jako zwolennik obrony życia. Nic się nie zmienia w tej sprawie. Niektórzy się zmieniają, niektórzy podają przykład in vitro, panie ministrze. Prezydent kilka lat temu podpisał zaprzestanie finansowania przez państwo procedury in vitro, teraz podpisał powrót tego finansowania. Zmiana jest. Premier Tusk, myślę, że znowu, mówiąc kolokwialnie, próbuję dać do pieca. Zaczęliśmy od rozmowy o studniach rządu. Efekty, że sukcesy tego rządu są żadne. Problemy narastają. W związku z tym premier... Panie ministrze, to żadne efekty? Premier próbuje wywołać emocje, proponując taki temat, który te emocje budzi. Dla części wyborców myślę nowej władzy to są naprawdę ważne sprawy po prostu. Z tych powodów wychodzili na ulicę też. Tak. Jeśli chodzi o ten projekt liberalizacji, to jak... Teraz mówimy o aborcji, tak? O liberalizacji. To jak prawnik prezydencki, minister Paprocka powiedział, to jest arcydzieło legislacji, biorąc pod uwagę, że uzasadnienie ma półtorej strony. W tak ważnej sprawie, w sensie formalnym, w sensie prawnym, nie ma w ogóle odniesienia na przykład do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którym wtedy kierował profesor Andrzej Zoll i który to Trybunał określił, że mówiąc w skrócie, te społeczne przesłanki dokonania aborcji są niekonstytucyjne. Więc to jedna rzecz, ale druga sprawa... A pigułka dzień po, panie ministrze, bo to teraz w stanie przed prezydentem. Jeszcze dodam, że to poczekajmy, czy taka ustawa przejdzie przez parlament. Ja mam pewne wątpliwości, czy będzie większość do tego. Ale ta pigułka dzień po, zapytam, bo to przejdzie przez parlament. Nie wiem też, czy przejdzie przez parlament, ale...
To jest oprócz kwestii natury formalnej, chodzi też o pewną odpowiedzialność. No, 18 lat, tak jest traktowana dorosłość w Polsce. Dzieci, które mają 15 lat i nie mogą kupować papierosów, alkoholu, mają mieć dostęp do pigułki, która, jak lekarze mówią, rodzi bardzo wiele niebezpieczeństw dla zdrowia młodych kobiet. Ministrze, tak? Nie, prezydent ogłosi swoją decyzję, jak dostanie taki projekt na swoje biurko. A mówił to prezydencki minister Wojciech Kolarski. Bardzo panie ministrze dziękuję za rozmowę. Życzę dobrego dnia, dobrego tygodnia, tak samo jak i państwu udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.